Media publiczne prowadzą bezprzykładną kampanię we własnej sprawie. Dużo się dzieje, czy mało. W głównych wiadomościach telewizyjnych mamy od jednego do dwóch newsów, trochę fabrykowanych, bo to przecież żadne wydarzenia, dotyczących różnych akcji w obronie abonamentu, w obronie statusu mediów publicznych. Podkreśla się, jak wielką one rolę kulturotwórczą pełnią, że są sponsorami kinematografii. Wskazuje się, że jeśli ten abonament zostanie odebrany, czy chociaż zostaną zmienione reguły jego akwizycji, to nie tylko telewizję czy radio, ale całą kulturę polską czeka niemalże bezprzykładna katastrofa. Towarzyszą temu różnego rodzaju badania, których wyniki przecież nie są tajne i z których zupełnie inny wniosek można wysnuć. No bo polskie radio od rana, od świtu w sygnałach dnia też zajmuje się głównie sobą samym, też zajmuje się potrzebą utrzymania abonamentu, przywołuje głosy różnych autorytetów, najczęściej występujących w dobrej wierze i absolutnie przekonanych, że służą dobrej sprawy. Tyle, że pojawiają się badania słuchalności, których niekwestionowanym liderem jest stacja prywatna, RMF, za nią Radio Z, a więc druga ogólnopolska stacja prywatna. Obie firmy medialne otrzymały prawo nadawania ogólnopolskiego w pierwszym konkursie koncesyjnym przeprowadzonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, jeszcze tę mocną, silną, z Markiem Markiewiczem na czele, nie fasadową, kadłubową jak dzisiaj, zdominowaną tylko i wyłącznie przez polityków. W 1994 roku był tamten konkurs. I rzeczywiście ten czas wykorzystały, nie zmarnowały tego czasu. A publiczne radio? Mimo 82-letniej swojej historii, dzisiaj radio publiczne może się pochwalić słuchalnością nieco ponad 12%, czyli po prostu co ósmy Polak. Co ósmy Polak włącza radio publiczne, wiadomo, że Polacy, mimo że radio w ogóle się wydaje takim przekaźnikiem dość konserwatywnym. Polacy wolą od przegadanego i sprzyjającego z reguły rządzącym radia publicznego, wolą stacje prywatne. No bo co to jest tak naprawdę 12,5%? W momencie, kiedy dochodzą jeszcze dochody z abonamentu i z reklam. No to jest trochę tak, jak gdyby partia polityczna legitymująca się 12% poparciem zażądała nagle dla siebie jakichś nadzwyczajnych przywilejów, którymi nie legitymują się inne partie liderujące w rankingu sondaży. No wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby na przykład LIT, który ma zbliżone poparcie społeczne, jak zbliżone wyniki w wyborach, jak radio procent, jak radio publiczne procent słuchaczy, jakby zażądał dla siebie na przykład specjalnego finansowania, motywując to na przykład swoimi tradycjami, czy nie wiem, no fantazjuję już teraz, ale poparciem intelektualistów na przykład Sławomira Sierakowskiego, o którym ostatnio coraz głośniej.